Nielegalna przydomowa produkcja alkoholu przyczyniła się do powstania pożaru w budynku gospodarczym. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam ponad 300 litrów gotowego już produktu i 1800 litrów zacieru do jego przygotowania oraz instalację do produkcji bimbru. Kilka dni temu policjanci zostali wezwani do pożaru na jednym z suwalskich osiedli. Zgłaszający poinformował o wielkim huku i pożarze w budynku gospodarczym. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał. Przybyła na miejsce zdarzenia policja ustaliła, że w budynku gospodarczym, w którym pożar znalazł swoje źródło, wytwarzano nielegalnie alkohol. Na miejscu policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym kompletną linię służącą do produkcji nielegalnego alkoholu. Mundurowi zabezpieczyli również beczki, w których znajdowało się 1800 litrów zacieru oraz pojemniki z gotowym alkoholem. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszą zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.